Witamy serdecznie Państwa w kolejnym odcinku cyklu dotyczącego technologii stosowanej w projekcie Berytech 2020. Ale w tym samym tunelu? W tym samym tunelu, w tunelu malinowym, aczkolwiek już o innym tematyce. Gościem specjalnym jest Jacek Preuss z firmy Sumi Agro. Witaj Jacku. Witam serdecznie, witam Państwa. A zatem, jak już Państwo widzicie, będziemy głównie rozmawiać o ochronie truskawki, ale i o biostymulacji, ponieważ tutaj w ofercie firmy Sumi Agro od ładnych kilku lat są ciekawe produkty dedykowane do biostymulacji. Od 3 lat doradca jagodowy prowadzi badania i doświadczenia z tymi produktami. Tak, nasza wiedza o produktach pochodzi nie tylko z etykiet, ale głównie z naszych własnych doświadczeń, obserwacji. Jest to wiedza jak najbardziej praktyczna. Jacku, jeżeli mówimy o Wasze produkty, no to truskawka, ochrona truskawki praktycznie, można powiedzieć, bazuje na tym, co macie. Począwszy od wczesnej wiosny, standardowe Yamato, tak? Tak, tak, trzeba powiedzieć, że nasza firma Sumi Agro ma dosyć szeroką paletę produktów dedykowanych właśnie do uprawy roślin jagodowych, truskawki, maliny, począwszy właśnie od fungicydów, o których wspomniałeś, Yamato, Topsin, które używane są już od wczesnej wiosny. Standardy Topsin i Mospilan, prawda? Tak, jako standardy, które znają wszyscy. Tak, ale jest. Już, zwłaszcza przy produkcji truskawki na przykład deserowej, po zdjęciu okrywy, robione są właśnie te zabiegi fitosanitarne z użyciem czy Topsinu, czy Yamato. No i oczywiście Mospilan, o którym wspomniałeś. Produkt o szerokim spektrum działania, mający rejestrację i w malinie, i w truskawce. Tutaj trzeba nadmienić, że no, ze względu na przegląd unijny substancji ostatnimi czasy wypadło kilka takich znaczących substancji w ochronie truskawki. No i tutaj Mospilan zyskuje na znaczeniu w tych uprawach. Także myślę, że on jeszcze będzie się tutaj na tym rynku rozwijał. Wrócę troszeczkę do preparatu Yamato, bo on zawiera dwie substancje, a przez to spektrum zwalczanych chorób jest szersze. Tak, tak. Tam jest tiofanat metylu, czyli substancja znana z Topsinu, ale jest również dodatek tetrakonazolu, czyli triazolu. I faktycznie to połączenie, zresztą też wzajemnie uzupełniające się, powoduje, że to spektrum zwalczanych chorób jest bardzo, bardzo szerokie. Jacku, a powiedz tutaj nam i może naszym słuchaczom, często dostajemy pytania, wiosna, zimno, chłody, w jakich temperaturach możemy zastosować produkt Yamato? Czy mamy jakieś tam minima termiczne, których musimy przestrzegać, czy to jest po prostu zero fizjologiczne, roślinne? Przede wszystkim musimy zwracać uwagę, aby roślina, można powiedzieć, żyła, aby się odbywały te procesy fizjologiczne w roślinie. I już w tym momencie można stosować produkt akurat Topsin. Jeżeli chodzi o Yamato, no z racji tego, że tam jest jednak zawarty triazol, ta temperatura powinna oscylować w okolicach 8 stopni 8. Celsjusza. Czyli tak? No, zero fizjologiczne, tak. Dla roślin, dla truskawki ustalone jest tak mniej więcej 6-7, czyli okej, 8 to już jest bezpieczne. Tak, to już reżim, jeżeli chodzi o wczesnowiosenne zabiegi, jak najbardziej takie rozwiązanie będzie pożądane. No i to jest produkt systemiczny, czyli pamiętamy, że on ma do rośliny wniknąć. Musi mieć którędy wniknąć, czyli ta masa liściowa już musi być jakaś tam zbudowana. Tak jest. Poza tym ja jeszcze tu wspomnę, że sam tiofanat, który jest zawarty również w produkcie Yamato, wykazuje bardzo dobrą systemiczność, również w takich niskich temperaturach. I on ma taką możliwość przemieszczania się również do niższych partii roślinnych i ochrony również tych dolnych partii roślinnych. Także to jest również bardzo istotne przy tych zwłaszcza wczesnych zabiegach i zabiegach wykonywanych w nieco niższych temperaturach. Tutaj Albert wspomniał standard, drugi standard, jakim jest Mospilan. Z naszych takich tutaj obserwacji podwórkowych, można powiedzieć, z tych zaleceń, które stosujemy, cały czas powtarzamy, zakwaśmy dobrze wodę i to jest główny czynnik zwiększający wchłanianie, efektywność Mospilanu. Oczywiście zgadzasz się z tym i
Czy macie takie badania jakieś tam u siebie firmowe, czy to jest po prostu takie tylko nasze obserwacje praktyczne? Raczej nie prowadziliśmy takich badań, jeżeli chodzi o wodę i jej pH. Raczej tutaj, jeżeli chodzi o spila, nie ma takich problemów z rozpuszczaniem się tego produktu i później wchłanianiem przez roślinę. We worku takim wodorozpuszczalnym, tak, prawda? Tak, i ten woreczek się wrzuca i dziękuję. Wodno-rozpuszczalnym. Ja mogę tylko powiedzieć, że też formulacja 20 SP, w której cały czas zachowujemy Mospilan, wprowadziliśmy woreczki wodno-rozpuszczalne, nie zmienialiśmy formulacji, dlatego że jest to formulacja najbardziej stabilna, jeżeli chodzi o acetamipryt, czyli o substancję czynną tego produktu. I ta formulacja sprawia, że jakby dotarcie tego produktu, wchłonięcie przez roślinę, no nie ma żadnych tutaj zastrzeżeń. Okej. To znaczy ja tylko tutaj dodam, że my obserwujemy tak z roku na rok zmianę parametrów wody i jeżeli plantator do zabiegów ochrony używa wody deszczowej, która jest wodą miękką i lekko kwaśną, no to rzeczywiście nie ma najmniejszego problemu. Ale jeżeli używa wody studziennej, która z roku na rok te parametry ma coraz gorsze, bo ten klimat no niestety nam stepowieje, wzrasta pH wody i wzrasta zawartość węglanów, tak? Właśnie węglanów. I tu moja taka praktyczna rada, że jeżeli ktoś używa twardej wody wodociągowej czy studziennej, mimo wszystko to zakwaszenie powinno być. Tak, myślę, że to dotyczy wszystkich produktów chemicznych i faktycznie twarda woda, która wysycona jest różnymi jonami niepożądanymi, powoduje zawsze jakieś tam utrudnienia w rozpuszczaniu i rozprzestrzenianiu się środka chemicznego. Panowie, wróćmy do chorób, wróćmy do zmory, bo omówiliśmy troszeczkę te zabiegi wczesnowiosenne, jeśli chodzi o choroby, ale wróćmy do zmory truskawkowej sezonu 2020, czyli do szarej pleśni. Tej choroby, o której troszeczkę, no nie chcę powiedzieć, że zapomnieliśmy, ale... Nie dała sobie zapomnieć. Ale Zbyszek, do gdzieś tam maja, czerwca uważaliśmy, że mamy temat opanowany. A później nastąpiła bardzo brutalna weryfikacja i już tak nie sądzimy, nie mówimy. Dlatego narzędzia w postaci środków ochrony roślin do zwalczania szarej pleśni są niezwykle kluczowe. Tak, no, trzeba wspomnieć, że ten rok był bardzo specyficzny, bo był mokry, prawda? No, nie narzekaliśmy na brak opadów w okresie wegetacyjnym. Najpierw początek był suchy. Suchy, tak. W kwietniu prawie nie padało. Plantatorzy zapomnieli, co to jest presja niemalże. Tak? A później okazało się, że jak to przyroda lubi wyrównać, no to jak wyrównało, to z nadmiarem. Tak. A często, jeżeli chodzi o szarą pleśń, no te zabiegi należy wykonywać już zapobiegawczo, tak? I zabezpieczać te rośliny jeszcze przed wystąpieniem tej groźnej choroby. No, my jako Sumiagro mamy rozwiązania, jeżeli chodzi o szarą pleść. Mamy produkt Furpika, który jest od kilku lat już na rynku. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, substancja mepanipirym. Przede wszystkim Frupika charakteryzuje się tym, że działa zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. I ona się nadaje do takich tych wczesnych zabiegów zapobiegawczych, ale również do takich opóźnionych lekko. Zresztą, po opóźnienia karencja? Karencja jest 3 dni, także jest bardzo, bardzo krótka. Także w okresie zbiorczym nawet można ją stosować. Były zrobione takie ciekawe doświadczenia też z tym produktem, o których chciałbym dwa słowa powiedzieć. Mianowicie zabieg stosowany przed zbiorczo, tak? I wpływający na jakość owoców. I te badania pokazały, że faktycznie świeżość i brak wystąpienia objawów szarej pleśni na samych owocach jako produkcie handlowym był o wiele dłuższy od innych obiektów kontrolnych. Także tutaj poprawa jakości tego owocu. Ale w portfolio firmy Sumiagro Frupika to nie jedyny preparat na szarą pleśń w uprawie truskawki. Tak, od tego roku to nie jedyny produkt. Wprowadziliśmy też ciekawe rozwiązanie, produkt Botrefin. Właśnie, który od razu wszedł przebojem i zdobył ogromne uznanie wśród plantatorów. Tak. Powiem sam, bardzo dobre opinie słyszałem.
Bardzo się cieszę z tego, co słyszę, no bo trefin to jest połączenie dwóch substancji, które tak naprawdę są znane i które już występowały do tej pory na rynku, a mianowicie cyprodinil i fludioksonil w takim połączeniu. Producentom jabłoni cyprodinil to jest bardzo dobrze znana. Tak, bardzo dobra substancja, ceniona. Tak. No i również tu w owocach jagodowych też mająca duże uznanie. Też produkt, który działa zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Można go stosować w truskawce, w malinie. W malinie jeszcze też zwalcza zamieranie pędów. O, plaga. Też, tak. Plaga to właśnie, a w truskawce tylko szara pleś ma rejestrację? Czy... Tak, w truskawce tu jest tylko. To tylko szara pleś. Tak, tak. Okay. Można 3 zabiegi robić w odstępie takim 10-dniowym. Okay. Bardzo fajny program się układa, bo mówisz, Jacku, o 3 substancjach aktywnych. I każda z nich jest inna. Inna, tak. I tutaj, jeśli chodzi o te tak zwane strategie antyodpornościowe, żeby nie narobić sobie programu w postaci obniżenia skuteczności działania substancji, jak najbardziej rozwiązania, które rekomendujecie, dedykujecie się w ten aspekt budowy, no, antyodpornościowe wpisują, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj należy pamiętać, żeby rotować te substancje aktywne, żeby zmieniać te produkty. No i właśnie tu ze względu na fakt, że to są różne substancje, zresztą frupice mepanipirym to jest jedyny produkt posiadający tą substancję w swoim składzie. No i jest tutaj jakby doskonałym właśnie takim produktem do rotacji i do przeciwdziałania tym procesom uodparniania. Przejdźmy może do tematu akarycydów, bo to jest równie wrażliwy temat, zarówno jeżeli chodzi o truskawkę, jak i o malinę i wszystkie uprawy i gruntowe, i tunelowe, no bo niestety te lata mamy coraz bardziej przędziorkowate. Zaprzędziorkowało się. Jacek, i tutaj wielkie dzięki i wielkie ukłony za produkt pod tytułem Nisseron Strong. No to jest przez wiele lat obecny i znany sadownikom, przez wiele lat był zarejestrowany jako Nisseron tylko dla producentów jabłek w uprawie jabłoni. Od kilku lat jest Nisseron Strong, który ma również rejestrację w uprawie truskawek. I to z praktycznego punktu widzenia jest nieocenione narzędzie. Tak. Nieocenione narzędzie. No my również się z tego cieszymy. Kilka lat temu dawny Nisseron stał się Nisseronem Strong, przeszedł taką, można powiedzieć, metamorfozę. Ta sama substancja? Sama substancja, tylko w innej formulacji i w innym stężeniu występuje tutaj. Generalnie poprawiliśmy skuteczność tego produktu dosyć znacząco. Zmieniła się też dawka, bo teraz jest 0,4 litra na hektar. Tutaj trzeba wspomnieć, że jest to przede wszystkim produkt też do zwalczania tych wczesnych faz rozwojowych przędziorka, czyli on wszystkie fazy rozwojowe przędziorka zwalcza z wyjątkiem tych stadiów dorosłych, tak. I tutaj jest też jego fajna zaleta, bo może się pięknie komponować z akarycydami, które właśnie zwalczają tylko te stadia dorosłe, ruchome, tak? Tak, 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 tak. No dlatego my zalecamy często takie połączenie Nisseronu z naszym ortusem, 1,5 litra ortusa plus 0,4 Nisseronu. I wtedy fazy... mamy tak, wszystkie fazy rozwojowe zwalczone przędziorka. Tutaj też wspomnę, że jeszcze ortus, już przechodząc do innego produktu, zwalcza również roztocza i to jest można powiedzieć, jedyne rozwiązanie. Ja tutaj, jeżeli mówimy o takiej mieszance ortus plus Nisseron, widziałbym jeszcze, oprócz oczywiście jakiegoś zwilżacza, tak, delikatnie 0,5 litra na hektar nawozu krzemowego, czy to barier, czy potasil. I ten krzem, oprócz tego, że stabilizuje na blaszce liściowej te dwa akarycydy, to jeszcze mimo wszystko działanie zaklejające tego przędziorka ma. Czyli jest tak jakby uzupełnieniem, wypełnieniem, tak? Bo to jest taki standard w tej chwili u nas. Bardzo fajnie, Zbyszek, to połączyłeś, tak? Spektrum zwalczania poprzez środki ochrony roślin, do tego odpowiednie przygotowanie cieczy roboczej, dobór adiuwantu i do tego i odpowiednie, tak, w przypadku tutaj nawozów żywienie, ale i też działanie mechaniczne z krzemu, prawda? Tak. Które płynie. Tak, jeżeli chodzi też o sam zwilżacz, my zalecamy dodatek surfaktantu. Na
nawet w rejestracji mamy taki zapis odnośnie naszych produktów, aby stosować je łącznie z produktem z LIPPA. To jest surfaktant, tak, który powoduje, że ta ciecz bardzo dobrze dociera do wszelkich zakamarków roślinnych. Znając też biologię tego szkodnika trudnego, jest taka potrzeba, żeby ta substancja wszędzie dotarła. No i co jeszcze chciałbym powiedzieć dla praktyków, aby pamiętali o wodzie, tak, żeby ta woda była w odpowiedniej ilości. Że to powinno być przynajmniej te 500, właśnie, nawet do 1000 litrów wody, aby ta penetracja była jak najlepsza. Więc uważamy, Jacku, tutaj, takie, że to trochę jest za mało, tak, ale, tak, to ale jest 600, takie minimum, 700, 800 to już są te ilości. No my rekomendujemy cały czas dwie jeszcze inne takie podstawowe prawidła, jeżeli chodzi o zwalczanie przedziorków, czyli staramy się nie mieszać akarycydów już z żadnymi innymi zabiegami. Jeżeli dajemy akarycyd, zwilżacz i jeszcze troszkę krzemu, to już starczy. Tak. Tam już żadnego środka nie dodajmy. I druga sprawa, taka jak amen w pacierzu, jeżeli robimy zabieg dzisiaj, tak, no to powtarzamy, tak, bo zawsze w takim układzie gdzieś tam te kilka przędziorków potrafi zostać. Tak. Zwłaszcza jeżeli ta populacja jest dość mocno namnożona, to pamiętajmy, że no, wszystkie produkty działają, jakby skuteczność jest na pewnym poziomie, tam 90 kilku procentów. Jeżeli tak, na przykład ta populacja no, jest ileś tysięcy czy milionów tego szkodnika, no to zawsze jakaś część tam zostanie, która potrafi się w pewnym czasie dosyć szybko znowu rozmnożyć. I trzecie prawidło, jeżeli mamy pełną masę liściową, belka zwykła, polowa, nanoszenie preparatów tylko z góry jest mało skuteczne. Musimy mieć tutaj wspomaganie powietrza. Co najmniej tak, najlepiej byłoby, gdyby opryskiwacz był wyposażony w PSP, to jest super sprawa i wtedy strumień powietrza tą ciecz roboczą wnosi, tak, w głąb rośliny penetruje. A co najmniej belka typu fragaria, jeżeli mówimy o uprawie truskawek, o uprawie... No i tutaj podkreślmy, że rozwój przędziorka ściśle zależy od temperatury. Jeżeli mamy temperatury umiarkowane poniżej 20 stopni, no to ten rozwój trwa tam kilkanaście dni, nawet kilkadziesiąt. Ale jeżeli mamy temperatury 30, 32, 33 stopnie, to rozwój przędziorka od jaja do formy dorosłej, która może to jajo znieść, jest kilka dni, tak? Tak. A zatem ta częstotliwość zabiegów, biorąc pod uwagę, że najlepszy produkt przędziorkobójczy, nawet w mieszance, to jest 90 kilka procent skuteczności, trzeba koniecznie gdzieś tam powtórzyć. Tak? Dokładnie. I tutaj też należałoby wspomnieć, że bardzo ważny jest monitoring tych plantacji, tak, prawda? Tak, właśnie, dokładnie. To, co powiedziałeś, Zbyszku, takie wzrosty temperatury, które sprzyjają przędziorkowi, a wiemy, że mamy ostatnimi laty takie właśnie chimeryczne pogody, skoki temperatur. Tak. I po takich wzrostach temperaturowych warto te plantacje monitorować, sprawdzać, czy mamy do czynienia z tym przędziorkiem, żeby można było w czas go eliminować. My o przędziorkach na naszej stronie Doradca Jagodowy pisaliśmy już w połowie lutego, gdzie w czasie prowadzenia lustracji znajdowaliśmy samice przędziorka chmielowca, które były zapłodnione i dawały jakby początek populacji tegorocznej, tak? Tak. Więc jak ona się później, ta populacja, rozwija, to zależy, tak jak tu już było powiedziane, a od przebiegu warunków pogodowych, warunków termicznych, ale te samice już się przebudziły i już zaczęły swoją aktywność. I to była, jak dobrze pamiętam, gdzieś druga połowa lutego, takie chwilowe ocieplenie spowodowało aktywność. Czyli wczesne już występowanie. Nie czekanie do maja, do kwitnienia, prawda, i tak dalej, tylko lustracje od początku, od samej... Od przedwiośnia w zasadzie, można by powiedzieć. Tak. Czy już temat przędziorków nie skończyli? No jeszcze może tak. O jednym produkcie powinniśmy wspomnieć. Tym bardziej, że jesteśmy w tej chwili już po zbiorach, po ścięciu truskawki i akurat strzelamy się w ten czas dla tego produktu. Tak, ten okres pozbiorczy i tutaj jest produkt Canemite. Bardzo ciekawe rozwiązanie z racji tego, że jest to dosyć nowy produkt na rynku. Acekwinocyl, też substancja nowa, nieznana, całkowicie inna. I też tutaj już mówiliśmy trochę o odporności, żeśmy wspominali. I to jest właśnie też produkt, który bardzo dobrze jakby tutaj wkomponowuje się w tą strategię antyodpornościową. Trzeba wspomnieć, że acekwinocyl jest to substancja, która właśnie krzyżowo nie uodparnia się z innymi substancjami akarycydowymi, głównie z tymi z grupy Meti. Produkt też
no, powinienem to powiedzieć, wspomnieć o tym, że jest też bardzo pożyteczny dla fauny, takiej entomofauny pożytecznej, bezpieczny dla entomofauny pożytecznej. Wszystkim na wszelkiego rodzaju dobroczynków, takich szkodników, drapieżców, naszych naturalnych, tak, to... sprzymierzeńców, jeżeli chodzi o zwalczanie szkodników, przędziorków. To jest ważne w tej chwili, w dobie tej dbałości o środowisko i tą naturalną odporność ekosystemu na presję danego szkodnika. Taki czy to troszeczkę, panowie, podsumujmy, jeśli chodzi o kwestie związane z przędziorkami. Mamy ortus, mamy nisorun, tak? Możemy stosować... daje pełne spektrum zwalczania. Ta mieszanina daje pełne spektrum i tu byśmy rekomendowali zabiegi wiosenne, powiedzmy, gdzieś tam do zbiorów. A tak. Po zbiorach kanemitek, który ma działanie na wszystkie stadia rozwojowe przędziorka. I to jest najważniejsze. Tu już nie musimy dodawać nisorunu. Kanemite ma biec całe spektrum rozwojowe przędziorka i co najważniejsze, działa dłużej. Tak, działa dłużej. Ono też ma takie działanie wgłębne, które powoduje, że ten produkt trochę dłużej się utrzymuje na roślinie i to działanie jest faktycznie dość mocno wydłużone. I kochani, jeśli chcemy ograniczać populację przędziorka chmielowca, nie możemy zapomnieć o tych zabiegach pozbiorczych, o tych zabiegach tak zwanych jesiennych. Właśnie w kontekście tego, co mówiłeś przed chwilą. Dokładnie, o tych zimujących, tak, zapłodnionych samicach, tak, które wczesną wiosną się uaktywniają, tak, dając rozwój populacji tak tegorocznej, tak? One, ich jakby początek właśnie jest na jesieni, tak? I wtedy o tych zabiegach w oparciu o lustrację trzeba po prostu pamiętać. Tak, czyli w tej chwili, póki jest gorąco, stosujemy kanemitę. Możemy uzupełnić na przemian z jakimś tam właśnie wysokim stężeniem nawozu krzemowego, barier czy potasil, a później, gdy się schłodzi, cały czas pozostaje nam do dyspozycji kanemitę, bądź też już wchodzimy w preparaty siarkowe, tak? Tak. Rozumiem, że preparat kanemita jest nieczuły na termikę, możemy go stosować w każdych warunkach. Raczej tak, oczywiście, uwzględniając jakieś barierowe temperatury. No, przymrozkowe, tak. Czy zbyt wysokie. Tak. No, ale generalnie tutaj nie ma problemu z kwestiami temperaturowymi szeroki. Przejdźmy jeszcze do takiego właśnie gamy produktów, które w szczególny sposób w tym roku są w sferze zainteresowania plantatorów, a mianowicie o biostymulatorach. 2 lata temu w ramach projektu również Berytech mieliśmy okazję testować Kinactive Initial i Kinactive Fruit. Tak. Dwa produkty biostymulacyjne. Jeden Kinactive Initial stosowany w momencie formowania pąków, tak, wybijania pąków, którego celem było zwiększenie potencjału owocu, tak, poprawa podziałów komórkowych. Tak, zwiększenie produkcji pyłku tak, też. Zwiększenie produkcji pyłku, czyli w tych wczesnych fazach przedkwitniowych wpływ na wielkość owoców, również na ilość zawiązanych owoców i później Kinactive Fruit, który dopełniał technologii w okresie wzrostu owoców i już owocowania. Tak, wpływał na jakość owoców, na ich wielkość, na ich wybarwienie. To jest główne zadanie tego produktu. Tak, Kinactive Initial, produkt typowo biostymulujący, który oparty jest na aminokwasach pochodzenia tylko i wyłącznie roślinnego i też jakby tworzonych przez syntezę. Produkt, który też w swoim składzie posiada molibden, który też jest bardzo takim pożądanym mikroelementem, jeżeli chodzi o tworzenie pyłku, o ten okres właśnie generatywny roślin. No właśnie, tutaj wejdę Ci w słowo. My nie jesteśmy po nagraniu stricte żywieniowym, tak, gdzie rozmawialiśmy z Radkiem z K+S oraz z Jarkiem Barszczewskim i mówiliśmy o molibdenie. Molibdenie w kontekście tego, że czasami się wydaje plantatorom, że jego rośliny potrzebują na tyle mało, że nie trzeba o nim pamiętać, aczkolwiek jeżeli tego molibdenu nie ma, no to tak, tutaj problem pyłkowania, ale żywotności pyłku, ale z drugiej strony również niedobór molibdenu powoduje spadek wydajności reduktazy azotonowej, czyli tej przemiany, która azot mineralny przekształca w azot białkowy. Podanie w tej fazie przedkwitnieniowym molibdenu jest tak jakby synergistycznym wpływem na to, że te przemiany azotonowe będą takie zastymulowane, przyspieszone,
Dobrze, bo wtedy spada nam presja chorobowa. Tak jest. No. Tak jest, to są ważne elementy. Ja bym chciał zwrócić, panowie, uwagę na produkt z tej nowej linii, szczególny, który od dwóch sezonów również stosuje na swojej plantacji, preparat Shigeki. I szczególnie w kontekście tych warunków kwietniowo-majowo-przymrozkowych tego sezonu. Dla mnie to produkt bardzo, bardzo fajny, sprawdzony na moich plantacjach. Tak, tutaj już wiele takich opinii do nas dotarło, że ten produkt cieszy się powodzeniem, że sprawdził się w takich warunkach praktycznych. Tak. No, produkt oparty o algi, taki naturalny, który wyciąg z alg, które są często narażone na różnego rodzaju niekorzystne czynniki zewnętrzne i wytwarzają odpowiednie substancje, które im pomagają przetrwać te trudne okresy. No i tutaj właśnie też w produkcie Shigeki znajduje się ten wyciąg. Dostarczenie tego produktu roślinie przed takimi okresami, w których ona czuje się niekomfortowo, w okresie stresowym, czy to na przykład są przymrozki, ale też mogą być okresy suszowe, czy też okresy, w których jest nadmiar wody i roślina wtedy przeżywa ogromny stres. Zabezpieczenie tej rośliny produktem Shigeki powoduje, że ona łagodniej przechodzi przez ten stres i łatwiej jej wyjść później, no właśnie. Można powiedzieć, na prostą. I tutaj bardzo ważne słowo powiedziałeś, w każdym okresie stresowym. Stresowym, tak. A wracając pamięcią do tego początku naszego sezonu, no to praktycznie ten okres stresowy był co dnia i co nocy, tak? Tak jest. W tym sezonie mieliśmy stres za stresem, dokładnie. Można powiedzieć. Zaczął się 14 marca, a skończył się 23 maja, kiedy jeszcze mieliśmy przymrozek kilkustopniowy. Dokładnie. Tak. I tutaj rzeczywiście wkomponowywanie tych produktów zawierających wyciągi z alg, tak, typu Shigeki, no to było podstawą, to była alfa i omega. I jeżeli ktoś tego nie robił, no to niestety później konsekwencje był drastyczny spadek wydajności. Tak. Ja myślę w ogóle, że ten temat biostymulacji będzie się rozwijał i to jest związane... I nasilał, tak. Wraz z nasileniem tych zmiennych warunków. A poza tym też coraz bardziej dbamy o jakość tych naszych owoców i też o wydajność plantacji. I idąc w tym kierunku, też sięgamy po takie produkty, które pozwalają w mniejszym stopniu tym roślinom przechodzić przez te stresy i to później ma też wpływ na plon, na jego jakość. Tak? Także te produkty myślę, że będą się rozwijały. I będą miały coraz większy udział w naszej produkcji owoców jagodowych. Panowie, ułóżmy może te kwestie związane z biostymulacją, bo tu mówimy o kilku produktach, mówiliśmy o Kinactive, mówiliśmy o Shigeki, jakby Jacek mógł taki jakiś ramowy program, jakąś taką klamrą spiąć trochę. Jasne, czyli należałoby zacząć od produktu, na którym żeśmy przed chwilą skończyli, czyli Shigeki, czyli produkt algowy, dostarczamy roślinie, aby ją zabezpieczyć przez tym okresem stresowym. Dawka jest 2 litry, można do 3 razy w sezonie ten produkt stosować. Po takim z kolei okresie stresowym, jeżeli roślina wychodzi z tego przysłowiowego dołka, potrzebuje takiego zastrzyku energii. I tutaj produktem doskonałym jest produkt z kolei Kaishi. Jest to produkt, w którego skład wchodzą aminokwasy pochodzenia roślinnego i on powoduje, że roślina dostaje taki zastrzyk energii, może zacząć w normalny sposób funkcjonować, pobierać składniki i tworzyć plon. No i produkty specjalistyczne z serii Kinactive, czyli Kinactive Initial, tutaj od początku do końca kwitnienia możemy ten produkt podawać w 3 terminach. I tutaj, jak już żeśmy powiedzieli, jak też Ty, Zbyszku, wprowadziłeś, on przede wszystkim ma za zadanie takie inicjowanie, takie poprawianie tworzenia tych części generatywnych, tworzenia pyłku, zapylenia i tworzenia zawiązków owoców. No i końcowym etapem można powiedzieć, że jest produkt Kinactive Fruit, który ma wpływ na jakość, wybarwienie, wielkość owoców, tak? I właśnie, tu mi się jeszcze jeden produkt nasuwa na myśl. Zbyszek się uśmiecha, bo ten produkt zna i ci wszyscy, którzy ze Zbyszkiem współpracują, też ten produkt znają bardzo dobrze.
Ja jeszcze, przepraszam cię bardzo, tutaj cały czas mi kołaczy w głowie myśl, którą chciałem uzupełnić tak? Do wypowiedzi, żeby mi nie uciekło, to ja szybko to się podzielę z tą myślą. Kaishi jako typowy produkt aminokwasowy, zawsze jego dodatek poprawia parametry cieczy roboczej. I to jest ważne. Natomiast co do Shigeki, ja wiem, że tam zapis etykiety jest 2 razy, czy tam 3 razy, tak? Ale z doświadczeń wiemy, że w takim okresie trudnym i ciężkim, jeżeli będziemy go regularnie stosować 4 razy, 5 razy, to też nie będzie żadne uchybienie i nie będzie na pewno ze szkodą dla rośliny, a tylko na plus. Tak, tym bardziej, że te produkty można łączyć z innymi zabiegami. Tutaj, tak, jeżeli chodzi o mieszalność, o dodatek, nie ma problemów, także mogą one stanowić część jakiejś takiej kompozycji, którą stosujemy na uprawie. Tak. No i tutaj, jeżeli chodzi o Kinactive Initial i Fruit, rzeczywiście my, z tego co pamiętam, myśmy mieli matematycznie, statystycznie potwierdzony wzrost plonu w przypadku zastosowania tych produktów, przełożenie na masę owoców, na wielkość owoców rzędu 10%. To nie jest jakiś tam nasz widzimisię, tylko to jest twarda matematyka, a tak jak cały czas powtarzam, z cyframi się nie dyskutuje, szczególnie z danymi statystycznymi. Natomiast tutaj jeszcze dodam jedno. W tym roku w ramach doświadczeń doradcy jakozadowego mamy również bloki, gdzie używamy produkt Shigeki. A zatem my tymi badaniami się podzielimy. Gdzieś tam na wczesną wiosną te wyniki zostaną skomasowane, obliczone wszystko i to będzie podane na naszej stronie internetowej doradcajagodowy.pl. Będziemy mogli się z nimi wszyscy zapoznać. To teraz wróćmy do tego, o czym chciałem powiedzieć w kontekście jakości owoców, czyli preparatu Stopit. Preparat Stopit, który stał się moją podstawą, jeżeli chodzi o wprowadzenie wapnia. Różne są formy wapnia, niektórzy, każdy chwali to, co może. Tak. A Zbyszek sobie upodobał tą najprostszą, tą podstawową. Właśnie, ale moja teoria jest taka. Po pierwsze, najprostsze rozwiązania są najlepsze, a po drugie, z fizjologicznego punktu widzenia, wapń najlepiej wchłaniany jest w formie, gdy w nawozie występuje w połączeniu z chlorem. Tak? Wtedy to jest udowodnione matematycznie, to jest również udowodnione w licznych badaniach i to też jest mocno poparte. A zatem nie jakieś tam wielkocząsteczkowe połączenia wapniowe, tylko prosty Stopit. Tak, tym bardziej, że Stopit jest też nawozem formułowanym. To musimy pamiętać, to on jest też wzbogacony o różnego rodzaju substancje wspomagające, stabilizujące i tak dalej. Także ta jego wchłanialność i przyswajalność przez roślinę jest na wysokim poziomie. No tak, produkt, który już od wielu lat jest na rynku i faktycznie zdobył uznanie plantatorów, ja pamiętam, jest dosyć szeroko stosowany. Tutaj z Albertem zaczęli mocno o tym produkcie mówić, to był nawet taki motyw, że przybrakło go chwilowo. Tak. W kurtowniach. Ale kochani, to nie jest coś, czego byście nie znali. Szczególnie producenci jabłek. Ja pamiętam, odkąd tylko pamiętam, to po kwitnieniu był w uprawie jabłoni chloryk wapnia stosowany. Tak? Później pojawił się formułowany, dedykowany produkt Stopit, ale jakby substancja to jest związek, tak? Tak. Prosty, o którym mówił Zbyszek, to nie jest nic odkrywczego. Trochę o tym zapominamy, bo różne trendy, różne mody się pojawiają, ale nie powinniśmy. Tanie, fajne rozwiązanie. Ja tutaj jeszcze dodam takiego tipa, jeżeli produkt Stopit, do tego produktu przy stosowaniu dodamy niewielką ilość aminokwasów typu Kaishi, no to już w ogóle następuje naturalna aminokwasowa chelatyzacja tego wapnia, tak, i jest już, nie ma lepszego. Czyli połączenie w okresie zbioru owoców z preparatem tym na wzrost fruit, o którym mówiłeś? Tak, jak najbardziej. Jak również. Żeby te parametry jakościowo, wielkościowo-smakowe uchwycić z tymi trwałościowymi, tak, że tak się jest. Wyrażę, i wtedy mieć taki kompleksowy zabieg jakościowy. Tak, tak. Dobrze, ja myślę, że była to rozmowa bardzo cenna, bardzo praktyczna i taka
tu i teraz, tak? Wynikająca z tych potrzeb, które mamy. Szczególnie obecnie. Ta przędziorkowa, o której powinniśmy mega pamiętać. I w tej chwili wchodzimy w okres jesieni i każdy mówi, no co tam na tych plantacjach robić, tak. Coś nie robić. No, niestety, jeżeli zostawimy te plantacje bez opieki, no to zapomnimy o nich, to z problemami. Rośliny zapomną o nas w maju. Tak jest. To jest właśnie też taki termin na takie podsumowanie, na takie zrobienie takiego rachunku z tego całego sezonu i też jakby wzbogacenie swojego doświadczenia i też swojego systemu podejścia do ochrony, do produkcji, do prowadzenia plantacji pod kątem przyszłego następnego sezonu. Bo teraz, jak już mówiliśmy wcześniej, w naszych wcześniejszych nagraniach, buduje się plon, który będziemy zbierać w sezonie 2021. I o ten plon już teraz musimy zadbać. Od strony żywieniowej, biostymulacyjnej, ale też ochroniarskiej. Tak. Dziękujemy serdecznie, Jacku. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za masę cennych rozmowę, podpowiedzi. Cennych, praktycznych uwag. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Do zobaczenia.